Hello, hello, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Assassin's Creed Brotherhood. Yeah. I na sam początek, że mam bardzo dużo pieniędzy, chciałem właśnie zrobić to, o czym marzyłem od chyba drugiego czy tam trzeciego odcinka. Odbudować tą budowlę, tą konkretną akurat, odbudować ją. Niech będzie piękna, niech rośnie w siłę, albo nie wiem co. A może i nie. A może i to tylko jako punkt widokowy to kupiłem i w sumie nie wiem po co, ale wydałem w cholerę pieniędzy i jest już moje i powinno mi teraz dawać hajs? Tak to przynajmniej rozumiem. Miałem nadzieję, że oni to faktycznie odnowią, ale widzę, że nie. Trudno. Jak nie, to nie. Da się tam wejść? Musi się tam gdzieś dać wejść do góry. Jeszcze chcę zobaczyć po prostu, czy u góry nic nie ma na przykład. Że nie wiem, czy tu czasem nie było pióra, czy na właśnie tych budowlach, takich punktach orientacyjnych nie ma piór czasem. Aha, tu sobie mogę wyjść, tak? Ale co mi to da? Pewnie nic. Po prostu jest jakieś wejście i tyle. No ale dobra, trudno. Nic. Chciałem, to kupiłem. Jest moje. Gdzieś tam teraz w inwestycjach bankowych będzie. A w tym czasie pójdziemy. Wrócimy się chyba do naszej kryjówki asasynów i no właśnie tutaj niedaleko jest zadanie kolejne, więc je robimy, bo prawdopodobnie zostały dwa wspomnienia do zakończenia tej sekwencji, co z tego co przynajmniej czytałem w internecie, ma mnie skontaktować z Leonardo i ma mi umożliwić kolejne upgrade'y. Tak, wyjdźmy, nie, to jest wyjście na górę, a ja chcę wyjść normalnie. Czyli tędy. Tak. Idziemy sobie tędy. Tak to bym się znalazł na wieży. A ja teraz chcę tutaj, tak? No róż się. Demet, biegnij przez tych ludzi. Taranuj ich, taranuj. Dobra. Już 9000 wpadło do banku, zajebiście. Tu mamy misję gdzieś. O, jest. Idealnie. Gdzie? Niespodziewany gość. Znajdź źródło tajemniczego głosu. Co? Ktoś powiedział, ej, Ezio tutaj. Co to kurwa jest? Czy to jest kurwa karton? Czy co to jest? To nie może być karton, przecież nie ma pudełek kartonowych w XV czy tam XVI wieku. Leonardo! Leonardo! No. I knew you were behind the break-in at Sant'Angelo. It is good to see you, friend. Come here. No, widzieliśmy go w poprzednim odcinku, ale to był, tak jak mówię, w przyszłości dla Ezia. They would have killed me had I refused. What do they want? War machines. I have constructed weapons for all the Borgia guards and other terrible monstrosities besides. They are very well designed, Ezio. Here, the names of the Templars overseeing their construction. Cesare intends to supply his army with my creations. Nieźle. Grazie. I will take care of the plans and the machines. There is far graver news, I am afraid. They have the apple. Yeah. Yes, I know. I gave the apple to Mario. I am sorry, Ezio. Cesare left it in my hands to study, to make it work. Then Rodrigo took it from me. I know not where. I will recover it in time. Dobrze, że... Leonardo, I have lost all the codex inventions you once fashioned for me. No tak. Remaking them will be easy. I never forget the design. But you must compensate me for the raw material. Really? They are not paying you at Il Vaticano? Very, very little. If we are to do this, we must appear to not meet at all. No tak. To prawda. The hand pointing. It's pointing to where you should sit. So sit. Yes, maestro. Tak. Interakcja. Z ławką siadłem. Super. Teraz będę miał ujebane spodnie kredą. Dzięki, Leonardo.
Tak to działa. Kurczę, teraz nie mam. Mam 26 tysięcy. No, kupię to raczej wszystko. Podwójne ostrze, rękawica wspinacza, zatrute strzałki. Ulepszenie mechanizmu ukrytego ostrza pozwoli zatrute strzałki mogę wystrzeliwać. Zajebiście. Ale przede wszystkim właśnie o to mi chodziło. Tą rękawicę kupić, żebym mógł się lepiej wspinać. Okej. Czekam. Co, on przyjdzie się pojawić z moją rękawicą, tak? Okej. Now nothing will be out of my reach. Mhm. Zadanie wykonane. Leo, okej. I've marked the whereabouts of the Templars overseeing their construction. I'll update the map where the machine's locations are found. Okej. No i co proces. Tak, no to ja sobie wziąłem rękawice, ale ja chcę też ostrze ukryte, znaczy podwójne. Znaleziono machiny wojenne. Okej. Coraz więcej znaczników na tej mapie. Za chwilę mapy nie będę widział, tylko same znaczniki. I gdzie jest niby. Gdzie są te niby machiny wojenne? Poza tym, że mi zaznaczyło. No czekajcie, nie, to są koszary. Bo ja wiem, nie widzę nic takiego. Czekajcie, ustawienia ekranu. To są do misji wszystko. To nie. Znaczki ekonomiczne też nie, Rzym. Na pewno nie, znaczniki strategiczne nie. Rozgłosu. No to w czym to będzie? Powinno być w tych w takim razie. Werbunek asasyna, zlecenie zabójstwa, machiny Leonarda. Dobra, są. I mam je rozwalać, ale ja chciałbym się z Leonardo spotkać jeszcze raz i kupić tą rękawiczkę, znaczy ten, podwójne ostrze. Mogę czy nie? Teraz mi pokazuje, żeby gdzieś tam iść, tak? Machiny wojenne zostały zaznaczone na mapie. No zobaczmy, nie widzę ich nigdzie. Ale to przez to, że jest ich tak kurwa dużo. Czekajcie. Wyłączmy wszystkie. I włączmy tylko maszyny Leonarda. Machiny Leonarda. Nope, nadal ich nie widzę. Nigdzie. Powyłączałem wszystko. Nie ma ani jednej machiny Leonarda. Dzięki Leonardo. No tylko kierówkę asasynów, kurtyzan, gildię najemników, gildię złodziei, koniec. No i gildię asasynów. No nic, muszę się tam udać, tylko że kurde jak niby teraz. Trochę do dupy. Bo wszędzie daleko. Poustawiam sobie te znaczniki z powrotem. Przydałoby się, bo ja wiem, z koszar tam pojechać. Tu mamy w sumie jeden ten znacznik. Nie znacznik, tylko przejście, więc może tamtędy się udamy. Tak, wróćmy tam do siebie. Właściwie bank tu jest, to odbierzmy sobie hajsy z banku. Nie chciałem konia. Chciałem odebrać pieniądze. No i zobaczmy na. Nie na inwestycje, tylko zobaczmy na archiwum. I tu będą. O, jest punkt orientacyjny. Zapłaciłem za niego całe kurwa 24 tysiące, a generuje mi 20. Nie, 48 florenów na 20 minut. Dzięki kurwa gro. Idę sobie strzelić w łeb w takim razie. Te sklepy generują dużo więcej. Na chuj mi te wszystkie te w takim razie. No ale nieważne. Tak, wiem, kuniu. Nie, dzięki, nie chcę. Czekajcie, gdzie tu jest wejście do tej cholernej kryjówki? Tutaj. Tak. Właśnie tam. Damn it. Tu wejdziemy i teraz tutaj przejdziemy i wejdziemy do podziemi. Gites. Teraz się ustawimy jak najbliżej. O, to mi pokazuje, gdzie to jest, ale ja tam nawet nie mam odkryte nic.
Więc jedyne co to, o właśnie tutaj, albo koszary, albo to. O, to jest, nie, to jest najbliżej, nawet nie wiedziałem, że mam tak blisko coś. Więc się tam przemieśćmy i zobaczmy, co to jest. Szybki wybór. Wiem o szybkim wyborze. Dzięki, gro. 49 metrów. No to jest dopiero, kurde, blisko. Chyba, że to się odblokowało mi teraz specjalnie. No bo teraz mi się pokazał jeszcze znacznik, że tu jest ta prawda do odkrycia. Musiało mi się to specjalnie chyba pokazać. Tak myślę. Raczej sam tego nie wykupiłem. Plany wojenne. Zabij templariusza nadzorcę, by zdobyć mapę z zaznaczonymi pożeniami jednej z machin wojennych Leonarda. Pełna synchronizacja. Wyślij najemników do walki. To muszę najpierw ich gdzieś zdobyć. Bo asasynów to sam mogę przywołać, a najemników... A, tutaj jesteście. Cześć, chłopcy. Chodźcie. Jesteście, chłopaki? Ja myślałem, że... Holender. Myślałem, że jakoś ten... Czekajcie, zostańcie tutaj. Właśnie chciałem bliżej podejść, ale... Ej, chłopaki, powiedziałem, zostańcie tutaj, kurwa. Nie zostaną, to co za tępe gnoje. Teraz zostali. Lulz, what the fuck. Tu sobie stanę. Słyszę, że gdzieś tu coś jest. Okej, tu coś jest. Skrzynka, Lulz. O, oni się tam napierdalają. A ja w tym czasie sobie wezmę coś, wyciągnę ze skrzynki. Mamy szafran, super. Tak znikąd nagle pojawiają się asasyni. I dobranoc panu. Jej, 100% synchronizacji. No to nie było ciężkie do synchronizacji, po prostu miałem ich tam wynająć i wysłać, no to jest żaden problem. A... Wydawało mi się, że jeszcze coś słyszę, ale chyba nie. I co, to tyle? Lulz, myślałem, że coś więcej. No dobra, to możemy w takim razie się stąd wycofać. Dzięki, chłopaki, za pomoc, naprawdę doceniam. W tym momencie, a 73... 70 metrów w tamtą stronę, okej. Ale tu jest, kurde, mur. Okej, jest przejście. Na szczęście. To zaraz będziemy na miejscu. I zobaczymy, co tu my mamy zrobić. Z tymi machinami wojennymi. A coś mi się ładuje teraz? Dziwne. Okej, karabin maszynowy Coli Albani. Czyli wyszedłem z Rzymu teraz. Specjalna lokacja na machinę, tak? Machina piekielna. Leonardo stworzył machinę, która w kilka chwil może zgładzić 100 ludzi. Nie można jej zostawić w rękach takich ludzi jak Borgia. Pewna synchronizacja, nie zabijaj nikogo, póki nie zniszczysz planów. Okej, to będzie ciężkie, ale... się postaram. Wiecie, co by się przydało? Przydałaby się możliwość ogłuszania wrogów, czego tutaj w tej grze chyba nie ma. Lulz! Nope. Wykrycie. Spocznij wspomnienie od nowa. Nie, myślałem, że tak mogę tam przebiec tamtędy i wiecie, po dachu, a tu się okazało, że wszyscy mnie absolutnie widzą. No więc to nie siadło, że tak powiem. Nie o to mi chodziło. To
Odkrycie obecności mojej spowoduje desynchronizację. Tam jest jeden ziomuś. Okej, tu mnie nie będzie widział. Tu są jacyś kolesie. To jak ja mam się przedostać? Gdzie konkretnie? Aha, tutaj wszystko jest pozamykane, wszystko jest chronione, tak? Okej. Tamten nie będzie widział. Jak rozumiem. Tam jest jakiś ziomek se przeskoczył, okej. Gdzie ja mam dojść? Muszę zrobić tak, żeby ten na wieży mnie nie widział. Cholera jasna, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Właśnie jak się popatrzę w tą stronę, to może mnie widzieć, ale na szczęście już mnie nie widzi. Nie, 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 nie. Okej, okay, nie widzi mnie? Nie widzi mnie. Gdzieś tam wchodził, ale mnie nie widzi. Okej, okay, ten mnie też nie widzi. I mam się przedostać gdzie? On tu idzie, nie? Czy odpuścił sobie? Nie wiem. Weź, zamknij dupę, Ezio, no zgłupiałeś. Dobra. Myślicie, że on teraz będzie sprawdzał to siano? Kurde, no. Jednak. Sprawdził. A tak niewiele brakowało. Zamiast do tego siana, to trzeba było przejść za ten mur na ten. Tylko spanikowałem przez tego jednego kolesia, który mnie tam widział i szukał mnie cały czas. Okej, okay, spoko. Nie wskoczyłem w to siano. Nie wiem, jak to się stało, ale nieważne. Tak, ten nie może się patrzeć, to wiadomo. Znaczy teraz odwróci. Mówię, przydałoby się po prostu możliwość uśpienia kogoś zamiast zabijania. Tutaj sobie przejdziemy, ten się oczywiście niczego nie spodziewa. Nie, 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 w dół, w dół, w dół, Ezio, w dół. Tam jest, kurwa, jaki paladyn stoi, ja jebie. Nawet sprawdzają to siano regularnie, nie? Czy nikogo tam nie ma? Nie, poszedł. Chyba mogę zejść. Czekajcie, na razie wejdę w to siano tu. Okej, okay, uff, dobra, jestem bezpieczny. Aha, na ten mur się nie wespnę, to jest problem. A tu jest ten cały paladyn. Jak widziałem, to on sobie zawrócił. Teraz właśnie gdzieś poszedł. Okej, okay, to są chyba plany. Albo i nie. Nie wiem. Do czego ja mam dojść? Cel zlokalizowany. A, do tego. Okej, okay, wziąłem. Ho, 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 i spłonęło, tak? Zniszcz schemat karabinu. Tak, tak, odkrycie spowoduje desynchronizację. Teraz on tutaj sobie przejdzie. Ja wiem, ale jak ja mam to zrobić? Jak ja mam tam wejść, skoro tu jest brama, kurdelasz? Okej, okay, super. Teraz mi akurat musiał powiedzieć, że moi asasyni zrobili misję. Dzięki, gro. Gdzie to jest? Tu. Ja mam to, kurwa, zniszczyć teraz. Jak ja mam to, kurczę, teraz zniszczyć? A, beczkę trzeba ten tegesować, tak? Tylko pytanie, w którą stronę ci paladyni są... Znaczy, paladyni, ja sobie ich tak nazywam. Okej, okay, oni są w tył odwróceni, znaczy no, w drugą stronę odwróceni, a nie do mnie. Dotarłem do punktu kontrolnego. Aha, i teraz mam zdupcać, tak? Okej, okay, to zdupcamy, Ezio. Okej, okay, dobra, jestem za budynkiem, wszystko jest spoko. Jebudu!
Widzieliście to? Najpierw ogień zniknął, później tych żołnierzy odrzuciło, a dopiero na końcu był wybuch i ten. O, fuck, musimy teraz ich gonić. Drugi ten karabin, tak? Jebańce. Przecież galopuje. Wow. Aha, zepchnęło mnie na drugą, na to. No dobra, to trochę bez sensu było, ale nieważne. Tak, koń w miejscu zaczął buksować. Średnio wyszedł ten karabin w tym momencie. Plus nie mogą się trafić we mnie. Cja, dzięki gro. Napierdzielamy dalej. Gdzież oni są? Patrzcie, jak mnie od nich odwiało. No, 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 galopuj, kuźwa, kutafiksie, kuniu jeden głupi, no. Co się stało? Okej, jestem. Dobra. To wyszło ładnie. Hehehe. To wyszło całkiem ładnie. Darłem do punktu. Wow, 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 wow. Jakaś kamera taktyczna. Zwykła i taktyczna. No to lepiej tą taktyczną, po prostu więcej widzę. Au! I co ja mam zrobić w tym momencie? Okej. Da się jakoś, nie wiem, użyć czegoś, przyspieszyć? Ni chuj pewnie, nie? Nie mamy tutaj drugiej osoby, która by nam tą... obsługiwała to działko. O! Sam teraz się obsłuży działkiem, zajebiście. To było proste. Jezus Maria. To było mega proste. Jak oni wcześniej nie ogarnęli tego, no? Luz, nie, to jest taki auto-aim, że szkoda gadać. Luz. W ogóle nie muszę w nich celować, po prostu gra sama mi celuje za mnie. W sumie spoko. Nie jest to po prostu element rozgrywki, który normalnie... Który... O! Most się troszeczkę rozwalił. Mówię, nie jest to element rozgrywki, który jest powtarzalny. Więc no. On pokazuje nam, gdzie w co strzelać. Jak z grubsza trafimy, to nie ma problemu. No, mówiłem. Jeszcze się zbiega co po chwili, nie? Widzicie? Żaden koń nie został ranny. Żaden. Tylko i wyłącznie jeźdźcy. Zajebiście, nie? Bo to oczywiście za chwilę mi się kurwa jacyś przyjaciele zwierząt odzwali, czy chuj wi co, że jak to można pokazać, że, nie wiem, że się zabija konia w grze. Okej. Okay. Tu wyszło. Tak jak pamiętam, jest w Black Opsie, nie? To jest w Black Opsie, czy w Modern Warfare którymś? Coś trzeba zabić? Nie, przepraszam, w Battlefieldzie chyba. Chuj wie, w której strzelance było, że trzeba było zabić szczura, kurwa. I nagle obrońcy zwierząt. O nie, zabili szczura w grze, no kurwa. Także Ubisoft się tutaj zabezpieczył przed wszystkim. No, oh fuck. No jak tak blisko podjeżdżają, to ciężko. Właściwie możemy używać tego jak faktycznego karabinu maszynowego. A ja staram się celować i pojedynczymi pociskami do nich strzelać. Okej. No nieźle, kurwa, prawie jak Legolas. Nice. Naprawdę nice.
Podoba mi się to. Osiągnięcia. Bang! Nie zabij nikogo, póki nie zniszczysz planów. Tak, to też się udało. Idealnie wręcz. Nikogo nie zabiłem w ogóle w tym obozie. Znaczy poza... No. Poza tym, co fabularnie, nie? Ale sam z siebie nikogo nie zabiłem. No i gites. No i gites. Czyżby to był... Nie, jeszcze nie jest koniec czwartej tej sekwencji? Jeszcze nie? Że ten, zniszcz wszystkie machiny wojenne Leonardo, by ochronić mieszkańców Italii przed wojskami Cezare i dać wynalazł trochę czasu na coś tam. Dobrze. Tutaj sobie zciągniemy tego afisza. I... Zobaczmy na DNA, jak to wygląda. A mamy się udać teraz na naszą wyspę z powrotem. I to by było, i to będzie co? Czwarta sekwencja i to jest ostatnie wspomnienie, tak? Tak, to na pewno musi być już... To... Aha, to było cały czas jedno wspomnienie rozgrywałem, a teraz będzie ostatnie. Dobrze. Zatem myślę, że sobie je weźmiemy. Myślę, że to nie będzie już jakieś konkretne, tylko... Tylko ja wiem. Jakieś takie bardziej na ten. O, tu jest jakiś medyk. Aha, mogę sobie zaznaczyć wieżę. Dobre, kurcze. Aha, tam jest ta wieża. Fajnie, nawet nie wiedziałem, że jest taka opcja, że po prostu jak podejrzymy do czegoś, co nie możemy odblokować, to nam pokaże, która wieża, pod którą wieżę to podlega. Co tu się stało? Co tu jakieś... A, jakieś tu palenisko zrobiło. Myślałem, że jakieś studnia, czy kiwie, co? Wysoka ta wieża. A właśnie, no i tu jest dupa. Niektóre obszary są po prostu dla mnie zabronione. Ja nie jestem w stanie tam podejść. Jest trochę dupa. No, część miasta jest wyłączona jeszcze dla mnie. O, przepraszam, nie chciałem pana potrącić. Chciałem tą kobietę z konia ściągnąć. Nie zabiję panią. Tylko wezmę pani konia. A teraz mi tylko 100 metrów pokazuje, what the fuck. Mieczajem. Oddalam się, aha, bo mi zaznaczyło tamtą wieżę, dobra. Nie, ja chciałem koloseum, z tego co pamiętam jest jakieś coś do... Albo kurde, nie ma. Co tu jest najbliższe? Diemet. Najbliższe pokazuje mi w tamtą stronę, tak? O, tutaj kolejne siedlisko tych, no tych właśnie, ich też trzeba będzie ich wziąć, wykurzyć z tych ich kryjówek, tych Romulusianów, czy jak to tam się oni nazywają. Słyszę jakąś flagę albo kij, wie co, chcę ją zgarnąć. No, złaś. Właśnie najwięcej tych flag jest właśnie po tych wszystkich, słuchajcie, ruinach. Raz zobaczyłem jedną flagę i myślę, o, wezmę sobie ją, zbiorę. Po czym, wchodząc na właśnie taką konstrukcję, zobaczyłem drugą flagę. Więc najpierw poszedłem po tą drugą, a idąc po tą pierwszą z powrotem, zobaczyłem po drodze jeszcze trzecią flagę, więc poszedłem po tą trzecią i dopiero później po pierwszym. Masakra. Zajebania ich jest. Ale cóż. Okej, zaraz tam dojdziemy. Myślę, że po prostu się teraz spotkamy z Leonardo i teraz będziemy faktycznie mieli prawdziwy dostęp do tych jego zasobów. A na razie to nam pokazywało, co to ma być. Co oni tak przyszli i ten... Luz, ja sobie przywołem asasynów wyjebane. Idę dalej. Mam jakieś teksty nam rzucają, jeszcze ci widzę. O, widzę jakąś flagę tam u góry. Nawet nie wiedziałem. O, przepraszam. Wejdziemy sobie do góry. Weźmiemy, bo tu jesteśmy na koszarach teraz, nie? Weźmiemy flagę. Faktycznie pamiętam ją, ale nie mogłem jej wtedy zabrać na początku. Bo mnie gra stąd wyrzuciła. Jej, 24. Już ja pierdolę nie trafiłem. Dobra, trudno. Złazimy na dół. Kryjówka oczywiście. I myślę, że po prostu się spotkamy tutaj z Leonardo. Z powrotem. Powinienem już kończyć odcinek. Ale kij. Myślę, że to będzie bardzo krótkie wspomnienie. Taką
taką, mam nadzieję. Where have you been? O, widzicie. All of our secrets. I took the liberty of setting up a means of communication with your recruits. We send orders via carrier pigeon. Thank you, Machiavelli. Bartolomeo sends his apologies. The French have doubled their assault. Claudia. Ezio. All right. I have a plan to deal with the Borgia. We can either go after supplies or Cesare's followers. My plan is to attack both. If we cut off his funds, Cesare will lose his army and return without his men. So, I ask you, where does he get his money? Volpe? Agostino Chigi is the Pope's moneylender, but Cesare does business with someone else. As of now, all we know is that he is called the banker. I know someone who owes the banker money. Senator Egidio Troche comes in all the time and complains. Bene. I will follow up on that lead. French soldiers are guarding the road back into the castello. Once Cesare arrives, you will never get to him. I intend to kill the French general. With him dead, Bartolomeo will have the Frenchmen on the defensive, and they will abandon their posts on the bridge. Even with those troops gone, the Papal Guard will continue to protect the inner gate. There is a side entrance. Lucrezia's latest plaything, Pietro, has a key. He was at the castello. Come see me later. I will have my thieves ascertain his location. Świetnie, to jest po prostu już tak rozbudowana to organizacja, a nie tak kurwa wszystko na ślepo. Obejrzyj mapę leżącą na stole. A, i teraz stąd możemy ten dyktować tych swoich asasynów, czy jak to jest? Właśnie tego mi brakowało w tej kryjówce. Tak, o, zajebiście, bo do tej pory fabularnie nie miałem tego odblokowanego, chociaż było to absolutnie zaznaczone, że jest tutaj możliwość sterowania asasynami z tej właśnie głównej kryjówki, ale nie mogłem tego znaleźć. Okazuje się, że po prostu musiało zostać to odblokowane. Zostało wykonane. Super. Asasyni. No i nieźle. Naprawdę już wysokie lewe. Ten. No ale teraz będę mógł sobie wieżę bordziów poprzejmować. Więc to jest fajne. Dzięki szerokiemu obustronnie przygotowanemu ostrzu Szawona pozwala swemu właścicielowi zdawanie cięć i pchnięć. Damy jej broń. Tej damy skórzany napierśnik. I tej automatycznie. Zobaczymy, co jej doda. Też wyposażenie broni. Okej, dobra. No i tak to wygląda. Może naprawdę już dojebać jakiś ten. Może we Florencji ten byśmy zrobili to. Kurde. 5, nawet jak wyślę, to mi to nic nie da pewnie. 70% powodzenia. Dla mnie za mało, sorry. Ja sobie wolę poczekać. Dostarcz fałszywe akta. No to jest niewiele. On, no piątopoziomowy koleś robi to samemu, więc go wyślijmy tam. Tutaj nie ma sensu nawet zaczynać. Tu możemy sobie kogoś dobrać. Weźmy jego i ją na przykład, bo tak, niech idą. Widzicie, tu jest dosyć czasem duży przeskok między kolejnymi etapami. 43,86 to mało, Paryż. A, zostawmy to już takie właśnie mniejsze te. Lizbona. O, na przykład tutaj sobie możemy wrzucić, nie wiem, jego. I tutaj sobie wrzucimy ją na przykład i rozpocznij misję, a jedną, tak jak zwykle, jedną postać sobie zostawiam, żeby mi ewentualnie pomogła. No i super, i opuść kryjówkę. Może to już będzie koniec tego wspomnienia, tak liczę na to. A Katerina? I leave to be with my children and await the restoration of my lands. I wish you would stay. You are the leader of the assassins now. Unite them, Ezio Auditore, and take back Roma. Vittoria agli assassini! Odjechała, oddać się do plan. Vittoria agli assassini. Plan. Okej, no to mamy plan. I to będzie koniec sekwencji. Tak jak mówiłem, no. Synchronizowano czwartą sekwencję i to w 100%. Yo-yo, zią-zią. Nice. Księżniczka w innym castello. Okej, okay, nawiązanie do... księżniczka jest w innym zamku, tak? Z Mario oczywiście.
Sekwencja piąta, bankier. No i dobra. Także co, zakończymy tutaj odcinek. Dzięki za oglądanie. Jak się podobało, standardowo pamiętajcie o tym, żeby ocenić ten film. Ocenić film i... Co? Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Bye bye. Aj, komentarze piszcie też. No, właśnie. Na razie, hej.